Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, wzmacniającego organizm po chorobie. Dobry Państwu, kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Słyszałam o ziołach o własnościach adaptogennych. Czy mogą one przyspieszyć powrót do zdrowia po przebytym zapaleniu płuc? Świetne pytanie. Rzeczywiście zioła mogą mieć własności adaptogenne i to zioła, o których Państwo słyszeliście, a nie wiedzieliście, że takie własności posiadają. Co to są własności adaptogenne? To są własności przystosowawcze. One sprawiają, iż nasz organizm przystosowuje się łatwiej do szkodliwych czynników środowiska, czyli stresu psychicznego, fizycznego, urazu, stanu po chorobie. One przyspieszają ten proces. Zioła adaptogenne, takie najbardziej znane, to jest najbardziej dwa, które ja najczęściej używam. To jest korzeń tarczycy bajkalskiej oraz korzeń żeńszenia. Ale tych ziół jest mnóstwo. Tutaj na planszy Państwo widzicie takie substancje ziołowe, które najczęściej używane są w tym celu. I tutaj mamy korzeń eleuterokoka, czyli żeńszenia syberyjskiego, dzwonkowca chińskiego, różeńca, reishi, aralia marjanżurska, cytryniec, traganek błotny. Te substancje naturalne są szerzej opisane. Nie będę wchodził, bo mamy mało czasu, nie będę wchodził w ich opis, ale są szeroko opisane w mojej książce, którą napisałem z panią profesor Iwoną Wawer. Profilaktyka zdrowotna, fitoterapia. Macie Państwo na ekranie tą książkę, więc możecie sobie tam sięgnąć do niej. Ja tylko chciałem się odnieść tutaj do tej substancji, którą najbardziej lubię jako adaptogen. Tą substancją jest ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, zresztą również opisana w tej publikacji. Macie na Państwo teraz na planszy jej własności. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ogromne, jak szerokie spektrum działania ta tarczyca bajkalska ma. Ja dużo o niej mówiłem w kontekście COVID-a, dlatego że ona wykazuje działanie przeciwwirusowe, ale też działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i działanie adaptogenne oczywiście. Jest to też surowiec o działaniu przeciwstarzeniowym, to może też Państwa zainteresować i naprawdę warto sobie się do niej odwołać. Więc gdy już przechorujemy daną chorobę, to kończąc już po tej chorobie warto zastosować substancje o własnościach adaptogennych. Wracając jednak do drugiej części tego pytania i tej informacji, którą pacjentka nam przekazała, że chorowała ona na zapalenie płuc. Być może ma przewlekły kaszel, który się utrzymuje dłuższy czas. I tutaj chciałbym Państwu, może nawet po COVID-zie, który też do tego niestety może prowadzić. I tutaj chciałem Państwu zareklamować takie surowce zielarskie jak babka lancetowata, tymianek, lipa, prawoślas. To są substancje, które ułatwiają powrót układu oddechowego do właściwego stanu. Zresztą na temat odcinania ogonu COVID-a mamy taką dłuższe opracowanie pod postacią webinaru. Mamy go również na stronach internetowych Twojego Zdrowia, RMF Twoje Zdrowie. Tam też jest taki szeroki artykuł na ten temat mojego autorstwa. Zapraszam do lektury. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, wzmacniającego organizm po chorobie.